Cześć kochani, dzisiaj znowu będzie filmik o zabawkach do kąpieli, ale tym razem chcę wam powiedzieć, jak takie zabawki przechowywać i przede wszystkim jak takie zabawki czyścić. Bo niestety, ale niektóre zabawki wymagają specyficznego czyszczenia, dlatego dzisiaj właśnie będzie o tym. Moje dziewczyny mają bardzo dużo zabawek do kąpieli i nie jestem w stanie wszystkich dać im naraz do zabawy. Dlatego też bardzo często ja zabawki do kąpieli wymieniam, niektóre chowam. Później one wracają jako, można powiedzieć, nowa rzecz i dziewczyny się cieszą, jakbym widziały to po raz pierwszy. Dużo zabawek, którymi się one bawią, stawiam po prostu w narożnikach wanny, żeby wyschły po kąpieli. Niektóre niestety, jeśli chodzi o ilość ich, tak jak te oto naklejki, które gdzieś to tutaj, nie wiem, filmik o tym wam się pojawi, które robiłam jakiś czas temu, no niestety ich ilość jest taka, że no, w takim narożniku ciężko by było je wszystkie poustawiać bez żadnego jakiegoś zabezpieczenia. Dlatego tutaj ja mam taki na przystawki taką siatkę i one bez problemu mogą w takiej siateczce schnąć. Natomiast jeśli chodzi o czyszczenie, to no, takie zabawki nie stanowią większego problemu. Wystarczy to przemyć wodą, z mydłem czy z jakimś innym płynem do czyszczenia, tak samo tego typu zabawki. Niestety są też zabawki, tak jak na przykład ta, takie oto tutaj żółwi, które w środku po prostu gromadzi się tam woda. No i niestety, ale oprócz wody gromadzą się tam różne inne brudy, to wszystko gnije. Trzeba co jakiś czas to umyć. Więc dzisiaj chcę wam pokazać, jak czegoś takiego się bardzo prosty sposób pozbyć. No to zaczynamy. Potrzebujemy kilku rzeczy. Szklanka, ocet, litr wody, miska, no i nasze zabawki do mycia. Do miski wlewamy litr wody i pół szklanki octu. Wkładamy nasze zabawki. Jeśli ktoś się martwi o zapach, może dodać troszeczkę olejku herbacianego. Teraz naciskamy te zabawki, tak żeby po prostu ten roztwór został w środku. Porządnie. Możemy troszeczkę tutaj tak to, o, tak wymieszać. Okej, wracamy po jakimś czasie i teraz co robimy? Naciskamy i wyciskamy te wszystkie syfy. On chyba za czyste zabawki. To jest brudne. To na pewno... O, widzicie, już coś tutaj wypływa. No i tak. Krótko mówiąc, czasem tyle razy, aż po prostu zauważycie, że nic w środku nie ma widać, ale tutaj cały czas, o, tutaj w tym miejscu jest po prostu bardzo brudne. No dobra, no co, no ja się tutaj jeszcze pobawię, a wam polecam czyścić zabawki co jakiś czas, niestety, ale one się tym tylko bawią, ale niektóre wkładają jeszcze do buzi, więc no bo chyba nikt nie chciał z takimi brudami dawać dziecku jakieś rzeczy, więc no to co, są zabawki, którymi dziewczyny się jakiś czas nie bawiły i trochę, można powiedzieć, odleżały, żebym wam mogła specjalnie ten filmik nakręcić, to tak specjalnie ich nie chciło, tak żebyście zobaczyli właśnie ten efekt i jak to ładnie wszystko wychodzi, jak to ładnie się czyści, więc mam nadzieję, że
zdaje to egzamin i że będziecie tak robić. I ja polecam. Pa, pa!